minioną sobotę Odra Wodzisław mierzyła się na wyjeździe z Iskrą Pszczyna. Dzięki współpracy z klubem z Wodzisławia wspólnie przygotowaliśmy dla Was materiał z tego spotkania. Czwarta minuta meczu. Mateusz Łobaczewski źle zagrywa piłkę do Arkadiusza Lalko. Szansa dla Iskry, ale bramkarz Odry pewnym chwytem naprawia swój błąd. 22 minuta spotkania. Przed szansą dwukrotnie staje Maciej Kocztosz, ale w bramce Iskry pewnie broni Joachim Mikler. 6 minut później przed szansą pokonania Joachima Miklera stanął Mateusz Balcer, ale bramkarz gospodarzy po raz drugi w tym meczu popisał się skuteczną interwencją. W 30 minucie meczu prawym skrzydłem ruszył Marek Walczak. Zagranie do Dawida Hanzela, ten do Bartosza Zeguły, a piłka z powrotem trafia do Hanzela, który świetnie uruchamia Artura Gacia, a ten ładnym strzałem wyprowadza Odrę na prowadzenie. To jest akcja, brawo Zygi! 5 minut później kolejna szansa dla Odry. Maciej Kocztosz w tempo zagrywa do Marka Walczaka. Ten schodzi do środka. Sytuacja sam na sam, ale zawodnik Odry chyba nieco zlekceważył sytuację i nie było drugiej bramki dla Odry. W 37 minucie meczu gospodarze doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłka odbiła się od Piotra Sławika i zmierzała wprost do bramki, a próba interwencji Mateusza Łobaczewskiego okazała się nieskuteczna. W końcówce pierwszej połowy Odra miała jeszcze dwie okazje, ale piłka nie znalazła drogi do bramki. 3 minuty po przerwie gospodarze strzelili bramkę na 2-1. Błąd w tej sytuacji popełnił Piotr Sławik, który stracił piłkę, a Mateusz Piesiur znalazł się w sytuacji sam na sam, pewnie pokonując Mateusza Łobaczewskiego. W 50 minucie gospodarze mieli rzut wolny, ale uderzenie głową nad bramką Łobaczewskiego. Na 20 minut przed końcem, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, wydawało się, że graczom Odry udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Do piłki dopadł jednak Marcin Borowczyk, który kapitalnym strzałem podwyższył wynik meczu na 3-1 dla gospodarzy. 8 minut później gospodarze mogli prowadzić 4-1. Ładne uderzenie z 20 metrów. W bramce Odry pewnie bronił Łobaczewski, który starał się zmotywować swoich kolegów. Kurwa! 80 minuta meczu. Goście mają rzut rożny, a po nim bardzo ładnym strzałem z powietrza popisał się Marek Sobik. Iskra Odra 3-2. W 90 minucie meczu Marek Sobik mógł wyrównać stan meczu, ale jego uderzenie nie trafiło do siatki. Odra przegrywa zatem 2-3. Następny sparing Wodzisławianie rozegrają z Unią Racibórz, a Iskra powalczy z Grunwaldem Ruda Śląska.